spotykamy się akurat przy szkole podstawowej w Tłuszczu podczas imprezy Rodzina Sportem Silna. Imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Moja Gmina, które działa na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Impreza odbywa się już 7 lat, czyli jest to nasze 7 spotkanie. Każdego roku odbywały się po 3 spotkania bądź 2 spotkania właśnie z tego cyklu. No, ideą imprezy jest to, aby połączyć rodziny, aby połączyć dzieci i młodzież, wyciągnąć ich z domu i pokazać, że można fajnie spędzić czas bardzo kreatywnie, niekoniecznie na sporcie wysiłkowym, ale po prostu w formie takiej zdrowej aktywności fizycznej. Ta impreza miała troszeczkę inny charakter, troszeczkę inną specyfikę, natomiast zawsze ta zdrowa aktywność fizyczna przyświetlała jako idea tej imprezy. Tajemnica żabieckiego folwarku śladami mapy Jasia Rozżabiaka. Gdzieś na wschodzie Polski, w krainie położonej malowniczo pośród lasów i rzek, w latach, których nie pamiętają ani wasi rodzice, ani dziadkowie, żył sobie mały chłopiec Jaś. Jaś był synem parobka, pracującego na wielkim i znanym w całej okolicy ogromnym folwarku żabieckim. Folwark ten słynął z różnorodności zwierząt i roślin, jak również z przepięknego ogrodu mieszczącego się przy dworze. Tam też najbardziej lubił spędzać czas Jaś, przez okolicznych zwany rozżabiaką, gdyż psikusy trzymały się go na okrągło. Błądził wokół drzew, z ukrycia podglądał życie dworskich dam i panów, jednak przede wszystkim uchylał się od jakiejkolwiek pracy. Pewnego dnia okolicznych chłopów obudził krzyk właściciela folwarku, pana Zabrzezińskiego, który w niebogłosy złorzeczył złodziejowi, który ukradł jakiś drogocenny przedmiot pana. Pan Zabrzeziński jednak nie chciał się przyznać, cóż to było takiego, obawiając się, że przedmiot już do niego wówczas nie wróci. Biedni mieszkańcy folwarku zostali zmuszeni do szukania czegoś, o czym nic nie wiedzieli. Błądząc po omacku, natrafili na mapkę, rysowaną dłonią dziecka. Na mapie widniał napis: to, czego szukasz, jest blisko. Od razu było wiadomo, że w całej historii maczał palce okoliczny łobuz Jaś. Ten jednak gdzieś zniknął i już nigdy nie powrócił do folwarku. Chłopi postanowili się nie poddawać i idąc tropem mapy znaleźć skarb. Zwłaszcza, że tego, kto znajdzie ów przedmiot, pan obiecał hojnie wynagrodzić. Przez lata bezowocnych poszukiwań świetność folwarku przechodziła powoli w zapomnienie. Jednak potomkowie pana Zabrzezińskiego nadal czekali na cud. Dołączcie więc do nas i pomóżcie odnaleźć to, co sprawiało, że folwark był takim niezwykłym miejscem. Ta impreza z pewnością nie odbyłaby się, gdyby nie dotacja, którą stowarzyszenie rokrocznie otrzymuje z Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski. W ramach, jest to dotacja dla organizacji pozarządowych, także tutaj wielkie ukłony w stronę pana wójta Krzysztofa Adamowicza, który po prostu bardzo dba o to, aby stowarzyszenia na terenie gminy Międzyrzec Podlaski działały, rozwijały się. Z całą pewnością nie spotkalibyśmy się w tym roku w ogóle, gdyby nie uprzejmość pani dyrektor Elżbiety Demczuk, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Tłuszczu. Więc też dziękujemy pani Eli za to, że nas tutaj dziś ugościła. Również i Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim w tym roku, zresztą nie tylko w tym roku, włączył się jako współorganizator Rodziny Sportem Silnej. No i tak naprawdę pracownicy Urzędu Gminy również nas wspierają, członkowie stowarzyszenia. Bez tych osób ta impreza nie odbyłaby się na pewno. No i przede wszystkim jeszcze należy tutaj wielkie podziękowania skierować w stronę prezesa stowarzyszenia Krzysztofa Sujki, który no po prostu sam osobiście angażuje się tak bardzo w działalność stowarzyszenia i jego rozwój, że nic nie odbyłoby się bez niego, bo to on jest tym liderem, wokół którego ludzie się jednoczą i prowadzą.